Dobry wieczór, szczęść Boże. Jak uchronić się przed depresją? Słuchajcie, strasznie teraz taka modna się choroba zrobiła. Otóż, jak w procentach mniej więcej od 12 do 25% ludzi zgłaszających się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zgłasza poczucie i skarży się na depresję. Kaja Platowska powiedziała kiedyś, że. A depresja to jest jak cegła położona na własnej głowie. Ciężar. Szybkość, gwałtowne przemiany cywilizacyjne, ogromna liczba informacji przekraczają odporność wielu ludzi. Na przykład, teraz jest wszystko online. Przeczytam Państwu taką fajną, bardzo mi się podobało. Tato. Dzwoni córka do syna, do, do, córka do ojca. Tato, chciałam Ci powiedzieć, że jestem a, zakochana. Poznałam Adasia na e-darling. Potem zostaliśmy przyjaciółmi na Facebooku. Prowadzimy dyskusję na Whatsappie. A teraz oświadczył mi się na Skype'ie. Tatoś wysłuchał i mówi, córcia, w takim razie weźcie ślub na Twitterze, kupcie sobie dzieci na e a po kilku latach, jak będziesz zmęczona swoim mężem, wystaw go na Allegro. Proszę Państwa, taka jest teraz rzeczywistość. Ja tą, tą historię powiedziałem a 17... Teraz września, w takiej audycji w pierwszym programie radiowym nocą między 12 a trzecią nad ranem, kiedy mówiliśmy o roli humoru w życiu człowieka. I po tym, po tym moim wypowiedzi zadzwoniła pani, 24-letnia, i powiedziała, że ja się mylę, bo ona też swojego Adasia poznała tam na też właśnie jakimś Facebooku i tak dalej. Tak. Ja jej tylko zadałem pytanie: proszę panią, czy pani go widziała na oczy? Czy pani spojrzała mu w oczy? Czy pani dotknęła jego ręki? Czy mieliście kontakt skóra do skóry? No nie. No to słuchaj, pogadamy jak dojdzie do tego, bo ja widzę takie parę zakochanych, jak siedzą w kawiarniach i jedno w drugie patrzy w telefony komórkowe. Ale mieliśmy mówić o, o, o depresji. Proszę państwa, jest pęd do kariery, pęd samochodów na ulicach. Bez przerwy ruch, mobbing, stres, presja wyniku, osiągnięcia kariery takiej czy innej. Proszę Państwa, część ludzi gubi się tym, nie wytrzymuje tego. Przed depresją, proszę Państwa, chronią solidne fundamenty, takie jak wiara, poszanowanie wartości, przyjaciele, świadomość sensu mojego życia sensu swojej pracy. Ile ludzi robi coś, czego nie, nie, nie widzi sensu tego, co robi? Patrzeć w lustro i sobie zadać pytanie, po co ja żyję? Jaki to ma sens? Przed depresją chroni nas akceptacja rodziny i otoczenia. Samotność, izolacja, nieporozumienie, niedocenianie wszystkiego dookoła Stwarza ryzyko depresji. Zainteresuj się losem drugiego człowieka. Nie zawsze jest sukces. Porażki wzmacniają. Ja świętej pamięci mamam, często powtarzała, jak jej się skarżyłem, że nie udało mi się uratować człowieka. Mówiłam, pamiętaj, synu, porażki wzmacniają człowieka. Ale w to i piękne zdanie. Powiedział: Błędy są drogą do prawdy. Przed depresją chroni nas wewnętrzny luz. Niczego nie musimy. Unikajmy porównań. Bo jak zaczniemy się porównać, że ktoś ma lepszy samochód, więcej zarabia, ładniej wygląda, lepsze ciuchy ma, no to wpadniemy w depresję. Ciesz się z tego, co masz. Nie trzeba udawać kogoś wyjątkowego. Chociaż sytuacja jest trudna, to zawsze jest wyjście. Mój nauczyciel religii, świętej pamięci, ksiądz Twardowski, zawsze mówił tak: jeśli Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. Kiedy jest w życiu tylko dobrze, to jest niedobrze. Ale kiedy jest dobrze i niedobrze, to jest dobrze. To jest znane powiedzenie księdza Twardowskiego. Skoncentrujmy się na małych rzeczach. Ciesz się chwilą. Skup się na wspomnieniach i planach. Mogę poradzić Państwu, kiedy jest smutno. I żeby nie dostać depresji, co zrobić? Usiąść w kącie i się wypłakać nad swoim losem. Płacz długo. Druga rzecz. Weź gorącą kąpiel i połóż się spać. Pójść na zakupy. Wydać ostatnie pieniądze. Będziesz potem załowała. Ale się ucieszy, bo sobie coś kupiłaś. I ostatnia rzecz. Bardzo ważna. Postaraj się zrobić dobrze coś drugiemu człowiekowi i usłyszysz słowo piękne. Dziękuję i z tym Państwa zostawiam. Dobrej nocy z Panem.